Prowadzone od jesieni ubiegłego roku dochodzenie zostało w maju zawieszone. Po zbadaniu dostępnej dokumentacji oraz przesłuchaniach prokurator prowadzący sprawę uznał, że do pełnego rozeznania potrzebne będą mu także opinie ekspertów. Nie są to ustalenia pełne. Sprawę aktualnie mamy zawieszoną wobec wielomiesięcznego okresu oczekiwania na dwie opinie. Jedna to jest opinia z zakresu zamówień publicznych, a druga to jest opinia z zakresu badań komputerowych. W tej sprawie zostały zabezpieczone komputery z Urzędu Miasta w Ostrowcu. No i tutaj jest konieczna wiedza specjalistyczna biegłego zakresu informatyki, który odpowie na pytania szeroko rozumiane nieprawidłowości przy organizacji przetargów ogłaszanych przez gminę Ostrowiec Świętokrzyski. Dopiero po otrzymaniu tych opinii, a to może stać się dopiero za kilka miesięcy, może być podjęta decyzja dotycząca rozstrzygnięć tego śledztwa, a więc na przykład skierowania aktów oskarżenia przeciwko konkretnym urzędnikom lub umorzenia sprawy. Przypomnijmy, że jesienią ubiegłego roku Wydział do Spraw Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji zawiadomił, że prowadzi czynności mające sprawdzić, czy mogło dojść do złamania prawa podczas przetargów na odbiór odpadów organizowanych przez gminę Ostrowiec. W ubiegłym roku gmina kilkakrotnie ogłaszała przetarg na świadczenie takich usług, unieważniając wcześniejsze przetargi i przedłużając poprzednią umowę.